Szanowni Boże, witajcie. Mam nadzieję, że spało się dobrze. Połowa tygodnia. Dzisiaj przypowieść o siewcy. Pan Jezus mówi tak: Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę, drugie padło na skałę, jedno padło na gleby żyzną, na różne miejsca. Jezus sieje tak zamaszyście, nie do grządki, żeby trafiało wszystko do właściwego miejsca, tylko jakby rozrzucał to ziarno, żeby tak siać, że jest i na drodze, i na skale, i na polu, i w różnych miejscach, to jest sianie zamaszyste. I tak Jezus sieje na nas. Sieje słowo Boże, słowo swoje na nas. Nawet jak jesteśmy zupełnie do niczego dzisiaj, co za fatalny dzień, to Jezus daje nam swoje słowo, daje nadzieję, budzi nas od razu. A jak powiemy, że dzisiaj będzie okropny dzień, to Jezus nas budzi, żeby to był piękny dzień, żeby to wszystko było w Jego obecności. Więc ja Cię zachęcam dzisiaj, spróbuj być żyzną glebą. Taką glebą, która przynosi owoce, owoce miłości. Że ja też dzisiaj kogoś obudzę. Może ktoś dzisiaj, Słowo Boże, padło na niego na taką twardą glebę, jakąś skałę czy drogę i mówi, nic mi nie wyjdzie. Ojej, i narzeka. Obudź go do nadziei, obudź do miłości, daj mu dobro w serce. To jest właśnie ta żyzna gleba, która przynosi owoce, że budzę człowieka do wiary. Spróbujmy w ten sposób. I chcę Wam dzisiaj jeszcze powiedzieć... Zachęcić do subskrypcji naszego nowego kanału. Tutaj macie duże kółeczko obok. To jest kanał, na którym mamy różne rzeczy na żywo. Dzisiaj wieczorem, na przykład, na tym kanale będę mówił do Was kazanie, także możemy się tam spotkać. Kilka razy w tygodniu staram się też e, na tamtym kanale do Was mówić. E, możemy być więcej w kontakcie. Dobrego dnia.